Cześć, tu Kamil, piwotester. Dzisiaj będzie degustacja piwa z browaru Deer Bear. Piwo o nazwie Lecku. Piwo w stylu Black Currant Goza. Piwo jest w butelce brązowej, 500 ml. Oczywiście na etykiecie jest niedźwiedź w jakimś żółtym kombinezonie. Składniki woda, słody jęczmienny, słód pszeniczny, czarna porzeczka około 10%. Chmiele, drożdże. Termin przydatności piwa do 1 września 2021. Alkohol 3,5%. Dobra, otwieramy piwo. No coś takiego. Coś takiego. Otwieracz nie wytrzymał. Otwieracz nie wytrzymał i się złamał. No, jakieś takie owoce, właśnie czarną porzeczkę czuć wyraźnie. Postaram się powoli nalewać, bo już widzę, że się piwo pieni. Co można powiedzieć o pianie? Jasno-różowa, średnio obfita, średnio trwała. Drobno pęcherzykowa. Aromat ze szkła nie jest jakiś taki intensywny. No, tej czarnej porzeczki tylko 10%. Aromat jest raczej taki ubogi, nie jest zbyt wyrazisty. Barwa ciemno-czerwona. No dobra, no to teraz przejdę do tego aromatu. Jakbym nie wiedział, co to jest. Znaczy pewnie no, czuć, że to są jakieś właśnie owoce, czerwone owoce. Właśnie coś jakby malinowo, porzeczkowe, no bardziej maliny bym z tego, gdybym nie wiedział, że to jest czarna porzeczka, to bym bardziej pomyślał, że to jest malinowe. Dobra, aromat, no to smak. Czarna porzeczka, goryczki zero. Dobra, piana. Ocenimy może punktowo teraz to piwo. Więc za pianę dajemy 6 na 6, barwa za to też dajemy 3 na 3, max. Aromat, dobra, za aromat dam 10 na 12. Smak, czyli smak dam 15 na 17, odczucie w ustach, no za odczucie daję max 6 na 6. Za goryczkę też daję 6 na 6, bo jej nie ma i nie powinno jej być, więc bardzo dobrze. Ocena ogólna 46 na 50 wyjdzie. A moja ocena? 10 na 10, bo bardzo mi to piwo smakuje. Przyjemne, naprawdę bardzo dobre piwo. Także dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Cześć!